Cześć kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału, zarówno stałych widzów, jak i nowe osoby tutaj. Jak się czujecie po pełni, kochani? Podzielcie się w komentarzach, jeżeli macie ochotę, w wiadomościach prywatnych, jak w ogóle przeżyliście tę pełnię, co ona dla Was oznaczała, czy raczej pozytywne wrażenia, czy negatywne wrażenia, jak czujecie się na przykład fizycznie. No bardzo mnie to interesuje, bo oczywiście tutaj te różnego rodzaju, nazwijmy to, objawy, one będą zróżnicowane, dla każdego zapewne nieco odmienne, ale gdzieś pewien wspólny trzon na pewno będzie, więc dzięki temu też będziemy mogli sobie zobaczyć pewne tendencje, które tutaj dominują. Więc oczywiście bardzo chętnie z tymi Waszymi relacjami się zapoznam. Te osoby, które brały udział w moim wzmocnieniu energetycznym, to wiedzą mniej więcej, jak to się odbywało. Wiedzą, jakie odczucia im towarzyszyły. Jeżeli te osoby mnie słuchają, a zechcą, no to też mogą tutaj na forum się podzielić, czy w komentarzach, czy po prostu napisać do mnie maila i zezwolić na odczytanie tego maila. No to wtedy po prostu będę mogła również Wam to odczytać, żebyście mniej więcej wiedzieli, te osoby, które na przykład chciały skorzystać, a nie mogły, albo nie zdążyły, no albo z jakiegoś innego powodu się nie załapały. Będziecie się ze mnie śmiali, kochani, bo dzisiaj wykorzystam do wróżby, no oczywiście podebrane mojej córce, takie małe duszki, jak widzicie na załączonym obrazku, to są Wasze dusze. Tak naprawdę, przynajmniej mają symbolizować Wasze dusze i oczywiście sobie intuicyjnie tutaj wybierzecie 1, 2 lub 3, którąś z tych trzech opcji. Nie wiem, czy je widzicie dobrze, więc tak, o, to jest 1. Tak delikatnie, żeby one się nie rozwaliły. To jest 2. I to jest ten duszek numer 3. To już teraz możecie tak naprawdę dokonać intuicyjnego wyboru. Pytanie będzie takie, i właśnie związane z duszą, czy jestem obecnie na ścieżce mojej duszy, czy gdzieś tam zdarzyło mi się odbić, zboczyć z tej ścieżki i trzeba na przykład skorygować mój lot. Czyli czy idę dokładnie teraz tą drogą wyznaczoną przez moją duszę, czy po prostu gdzieś tam klucze odbijam i trzeba tutaj ponownie na tę główną ścieżkę wrócić, właśnie w jakiś sposób skorygować tę moją ścieżkę. Mam nadzieję, że wybraliście sobie którąś z tych trzech opcji. Będziemy stawiać karty. Ja tylko tutaj usunę te duszki, dlatego że one mi tutaj będą troszeczkę przeszkadzały. I zaczekajcie jeszcze chwilkę, bo ja muszę sobie troszeczkę tutaj, o, tak zrobić, bo inaczej by mi troszeczkę utłuściły karty. Więc mam nadzieję, że każdy wybrał opcję, sobie zapamiętał, jak ta Wasza duszka wyglądała. No i zaczniemy oczywiście po kolei, czyli opcja numer 1. Kto tam wybrał opcję numer 1? Czy osoby, czy widzowie, którzy wybrali opcję numer 1, kroczą obecnie drogą swojej duszy? Czekajcie, bo mi tutaj, o, spadła jedna karta. Spadł mi księżyc, jeżeli to dla kogoś jest istotne. Czyli tutaj przede wszystkim, kochani, no droga duszy to jest droga intuicji również. Więc wszystko to, co nam gdzieś tam tak pokątnie mówi, na przykład coś nas ciągnie w jakąś stronę, to tak samo jak wybieracie właśnie pomiędzy tymi opcjami, czyli któraś z nich bardziej Was tak przyciąga, bardziej Was magnetyzuje w pewien sposób. Czujecie taką niewidzialną nić, która jak gdyby łączy Was z tą opcją. Tak samo jest właśnie z tą ścieżką duszy, czyli jeżeli podążamy za tym magnetyzmem, za takimi podskórnymi pragnieniami, no to jesteśmy właśnie na właściwej ścieżce. I zobaczmy sobie dla osób, które wybrały opcję numer 1, jak tutaj to wygląda, czy te osoby kroczą faktycznie obecnie ścieżką wyznaczoną przez ich duszę. Czy jesteście na tej właściwej drodze, kochani? Czy jesteście na tej właściwej drodze, którą Wam wyznacza Wasza dusza?
czy jesteście na tej właściwej drodze, którą wasza dusza wam wyznacza. A jeszcze sobie może tutaj jedną kartę anielską wybierzemy, bo dlaczego nie? Zobaczymy, co aniołowie w tej materii chcą powiedzieć. Aniołowie, którzy są tutaj takimi waszymi boskimi przewodnikami waszej duszy i kierują was poprzez subtelne znaki, kierują poprzez subtelne sygnały. No, czy oni są z was zadowoleni, że dostrzegacie tych ich sygnały? Zobaczymy zaraz, czy aniołki wam tutaj wydadzą pozytywną opinię, czy po prostu was skierują na jakąś poprawkę, na ponowny egzamin. Nie, no oczywiście żartuję, bo to tak nie wygląda, ale zobaczymy, co mają tutaj do powiedzenia aniołowie do was. Czy wyjdziecie ścieżką swojej duszy? Jeszcze sobie tutaj wylosujemy jedną kartę z kart opiekuńczych, bo one nam tutaj uzupełnią ten przekaz, uzupełnią ten obraz, powiedzą, co tu ewentualnie by było dla nas istotne, o czym należy pamiętać, jak w ogóle wejść na tą ścieżkę duszy, jeśli na przykład na chwilę obecną gdzieś tam właśnie kluczymy, błądzimy. I już sobie sprawdzamy. Może zaczniemy od tych kart wcześniejszych. Czy wy idziecie, osoby, które wybrały opcję numer 1, zgodnie ze ścieżką swojej duszy? Piątka kielichów może sugerować, że nie do końca, bo wy się tutaj zafiksowaliście na coś zupełnie innego. Coś chcieliście osiągnąć, co wam po prostu w życiu nie wyszło. Tu może być jakaś taka porażka, coś, co po prostu nie było waszym i dlatego no nie powiodło się, bo to nie było dla was przeznaczone. Natomiast no, jesteście teraz odwróceni od tych dwóch pucharów, które są właśnie tym, co jest dla was przeznaczone. Czyli to może być na przykład miłość, to może być dobra praca, to może być korzystna współpraca z kimś innym, ale wy tak jakby właśnie nie chcecie tego widzieć, odwracacie się od tego. Ósemka buław, czyli wiecie co, no już długo się odwracać nie będziecie w stanie, bo te znaki tutaj was wkrótce zaleją. Znaki, wiadomości, różnego rodzaju być może osoby, które was będą nakierunkowywać na określoną ścieżkę. Wszystko was tutaj będzie po prostu przywoływało, więc nie będzie można tego głosu jakby dłużej ignorować. Więc to nie będzie można długo być tutaj takim obojętnym, odwróconym, że a ja tam nie widzę dla siebie żadnej szansy i tak dalej. No bo tutaj po prostu was zaleją te wszelkiego rodzaju drogowskazy. O, jeszcze mamy as kielichów, czyli to jest też takie budzenie się potencjału w was. Wy odkryjecie w sobie jakieś cieplejsze uczucia ku czemuś, czyli to być może ku czemuś się wcześniej nie skłanialiście. No, ten potencjał będzie tak duży, taka fala różnego rodzaju odczuć was tutaj zaleje, że nie będziecie w stanie być obojętni wobec tego. Tutaj po prostu no, nie da się przejść obojętnie. Proszę bardzo, istnieje coś lepszego. No właśnie, więc porzuć to, o co tutaj zabiegasz, bo te kielichy są już przewrócone. Już to, co tam w nich było, się dawno wylało. Jak wiadomo, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba po prostu szukać dla siebie innych ścieżek. I dla was istnieje coś lepszego. Wkrótce się o tym po prostu przekonacie. Wkrótce opanuje was właśnie swego rodzaju inwencja twórcza, która jest taką siłą też niepohamowaną. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. No właśnie, tę tajemniczą siłę widzę też w asie kielichów. Przyjdzie tutaj do was po prostu coś tak gwałtownego, powiedziałabym znaki i uczucia nie do odparcia. Coś was po prostu będzie właśnie z taką ogromną siłą przyciągało ku tej waszej właściwej ścieżce. Być może za bardzo się już oddaliliście, albo za długo to trwało i teraz jesteście jakby przywoływani do porządku, czyli bardzo szybko na tę ścieżkę wrócicie, no bo po prostu nie będzie się dało jej pominąć, nie będzie się dało po prostu jej nie zauważyć, bo naprawdę tak pośród tego gąszczu rozmaitych wskazówek, znaków, też takich waszych odczuć wewnętrznych, o czym świadczy właśnie as kielichów, nie będzie się dało wobec tego przejść obojętnie. Także chwilowo gdzieś tam kluczycie sobie, ale to już długo trwało nie będzie. Tutaj sprawy potoczą się szybko u was. Zobaczmy, jak to wygląda u osób, które wybrały tego drugiego duszka.
jak to wygląda u osób, które wybrały opcję numer 2. Czy te osoby kroczą obecnie ścieżką wyznaczoną przez ich duszę, czy gdzieś tam sobie kluczą bocznymi ścieżkami? Jak to wygląda dla osób, które wybrały sobie opcję numer 2? Jak to wygląda w przypadku osób, które wybrały opcję numer 2? Czy idziecie zgodnie ze ścieżką wyznaczoną przez Waszą duszę? Jak to dla Was tutaj wygląda? Jak to dla Was wygląda, kochani? Czy idziecie ścieżką wyznaczoną przez swoją duszę? Jeszcze sobie oczywiście uzupełnimy przekaz. Poproszę jedną kartę anielską w odpowiedzi na pytanie, czy osoby, które wybrały opcję numer 2, kroczą ścieżką zgodną ze swoją duszą. No i tutaj jeszcze w ramach pewnego dopowiedzenia, pewnej motywacji, jeszcze sobie wylosujemy kartę z opiekuńczych kart. Czy te osoby, które wybrały opcję numer 2, kroczą ścieżką swojej duszy obecnie? Czy te osoby obecnie kroczą ścieżką swojej duszy? Bardzo proszę tutaj o jakieś dopowiedzenie, jakiś komentarz dla tych osób. Czy one kroczą ścieżką swojej duszy? Dobrze. No i zaczynamy tak samo jak wcześniej. Te karty sobie odłożymy chwilowo. I co Wy tutaj macie, kochani? Dziewiątka pentakli. Ja myślę, że przede wszystkim w tym pytaniu, w tym kontekście ta karta może oznaczać bardzo silne połączenie ze swoim wnętrzem, ze swoją duszą, bo to jest taki dostęp do bezgranicznej radości, do zachwytu nad tym światem, do cieszenia się z rzeczy małych, prostych, do obcowania z przyrodą, do odczuwania właśnie tego świata w sposób bardzo sensytywny, w sposób bardzo, bardzo świadomy. Więc Wy tutaj rzeczywiście słyszycie ten wewnętrzny głos, ale czy słuchacie go? Czy pozostajecie na niego obojętni? Zaraz sobie to sprawdzimy. No, budzi się w Was taka Wasza wewnętrzna moc, czyli powoli zaczynacie dostrzegać prawdopodobnie swoją misję życiową, to po co tutaj jesteście. Karta siły może oznaczać, że też na Waszej ścieżce piętrzą się jakieś przeszkody, ale Wy śmiało te przeszkody pokonujecie z siłą, odwagą, determinacją. No i mamy szóstkę mieczy, czyli jesteście w drodze. Jesteście w drodze do takiego kolejnego jakby przekroczenia pewnej granicy. To jest, tak jakby powiedziałabym tutaj, przede wszystkim świadoma droga, więc myślę, że Wy jesteście świadomi właśnie tego celu, ku czemu podążacie. I tak jak powiedziałam, jesteście na tej ścieżce, czyli rzeczywiście idziecie tutaj w zgodzie ze swoim wnętrzem, robicie to, co powinniście robić na tym etapie i już za chwilę właśnie Waszym udziałem stanie się ta szóstka mieczy. Szóstka mieczy oznacza właśnie moment przejścia, pewnego progresu, pójścia ku takim zupełnie nowym, nieznanym obszarom, ale jest to również bardzo intensywny i świadomy rozwój, więc tu rzeczywiście macie szansę mocno pójść do przodu, zgodnie właśnie z Waszą ścieżką, z Waszą misją. Karta anielska mówi w przeciągu kilku tygodni, czyli w przeciągu kilku tygodni myślę, że przekroczycie tę rzekę. W przeciągu kilku tygodni to wszystko się unormuje. To, co teraz się dzieje, czyli na przykład te piętrzące się przeszkody, ta budząca się w Was moc, inicjatywa, siła, one się po prostu pięknie rozwiną, pięknie unormują. Będziecie w stanie po prostu wykorzystać je w 100%. Mamy tutaj również kartę zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. Popatrzcie, jakie macie potwierdzenie. To jest ta Wasza silna wola, niezłomność, czyli jakkolwiek może być Wam trudno obecnie, bo ta droga może być jeszcze taka pełna chaosu. Jeszcze gdzieś tutaj oczyszczacie tą swoją energię z tego, co na przykład Wam nie służyło. Widać, że to już jest na finiszu, że już naprawdę zaczynacie zachwycać się światem, pięknem świata, zaczynacie dostrzegać tak naprawdę to, co jest wartościowe w tym świecie. Więc jesteście już bardzo daleko w tej wędrówce, ale jeszcze potrzeba troszeczkę czasu, właśnie tych kilku tygodni na ugruntowanie się tej energii, czyli Wy wtedy właśnie w przeciągu tych kilku tygodni osiągniecie apogeum tej swojej mocy i bez problemu tutaj nastąpi takie
przepłynięcie właśnie na drugi brzeg. Więc myślę, że Wy jesteście jak najbardziej na dobrej drodze, dwójeczki. Pięknie Wam tutaj idzie i oczywiście życzę Wam owocnej pracy z własnym wnętrzem, z własną duszą, cudownych transformacji. Obyście na tym drugim brzegu odkryli, po prostu odnaleźli to, czego poszukujecie, czego poszukiwaliście przez całe życie. No i przechodzimy sobie, kochani, do osób, które wybrały opcję numer 3, trzeci duszek. Czy osoby, które wybrały opcję numer 3, są na właściwej ścieżce? Czy te osoby, które wybrały opcję numer 3, podążają obecnie zgodnie ze ścieżką swojej duszy, z planem swojej duszy? Czy są wierne temu planowi, czy też po prostu gdzieś tam zagubiły się po drodze, gdzieś po prostu kluczą i nie mogą trafić jeszcze na właściwy szlak? Czy osoby, które wybrały opcję numer 3, są na właściwej ścieżce wyznaczonej przez ich duszę? I zaraz sobie to zobaczymy, jak to u Was, kochani, wygląda. Czy te osoby, które wybrały opcję numer 3, są na właściwej ścieżce wybranej przez ich duszę? Zaraz zobaczymy, jak to u Was tak naprawdę wygląda. Jeszcze poproszę tutaj o kartę anielską w odpowiedzi na pytanie, czy osoby, które wybrały opcję numer 3, są obecnie na właściwej drodze wyznaczonej przez ich duszę. I jeszcze jedna karta z kart opiekuńczych, co tutaj chcę zostać jeszcze dopowiedzianym do tego trzeciego rozkładu, co tu jeszcze jest istotne, co karty chcą nam powiedzieć, czy te osoby, które wybrały opcję numer 3, stąpają już po ścieżce wyznaczonej przez ich duszę. Dobra, no i zaczynamy sobie od spodu, tak jak to było za pierwszym i drugim razem. Jak to u Was, kochani, jest? Karta wisielca. Ta karta może symbolizować to, że na Waszej ścieżce są pewnego rodzaju przestoje, czyli to może być u Was tak, że no Wy już coś tam odczuliście, że to jest Wasza ścieżka, że na przykład w takim kierunku warto by było podążyć, ale na przykład się wstrzymujecie jeszcze z tym. Jeszcze nie do końca jesteście pewni, czasami nachodzą Was wątpliwości, a tutaj wolicie przeczekać, bo na przykład gdzieś tam wydaje Wam się bezpieczniej, a ta droga jest kręta, a ta droga to jest tak naprawdę droga w nieznane. No troszeczkę się wstrzymujecie, albo Wy się wstrzymujecie, albo coś Was wstrzymuje. Ale karta wisielca to jest też konieczność spojrzenia na swoje życie i sprawy, które nas dotyczą, z zupełnie nowej perspektywy. Czyli takie oderwanie się od ziemi. Umiejętność zobaczenia jak gdyby drugiego dna w swojej obecnej sytuacji. Ale to jest tylko pierwsza karta. Zobaczmy, co tutaj dalej się pokazuje. Karta diabła. No, ta karta może oznaczać, że Wy tkwicie jeszcze w jakichś toksycznych sytuacjach, u boku toksycznych osób na przykład, bądź w jakichś swoich cieniach, które po prostu Was hamują w tej drodze. I to rzeczywiście tutaj mogłoby być powodem wystąpienia tego wisielca. Czyli coś tutaj jeszcze wymaga puszczenia bądź przepracowania. Być może jakieś Wasze słabości, jakieś Wasze cienie wychodzą właśnie na światło dzienne po raz kolejny, po to, abyście mogli po prostu je przepracować. Czyli w konkretnej sytuacji, która w Waszym życiu się na przykład powtarza wielokrotnie, abyście mieli szansę tym razem właśnie spojrzeć z innej perspektywy, zachować się inaczej być może w tej sytuacji. Jeżeli na przykład na różnego rodzaju sytuacje życiowe do tej pory reagowaliście gniewem albo zazdrością, zaborczością, no to może tym razem warto byłoby puścić kontrolę nad tą sytuacją. Przestać przejmować się rzeczami, na które nie macie wpływu, zareagować po prostu inaczej zupełnie, zdusić w sobie tego diabła. No, jeżeli to zrobicie, to czeka Was cesarzowa, czyli tutaj jakby odkryjecie cały swój wewnętrzny potencjał. Będziecie w stanie budować swoje własne królestwo, więc Wy ten potencjał w sobie macie, nosicie go, ale od czasu do czasu jeszcze tutaj ten wewnętrzny diabełek pokazuje swoje różki i Waszym zadaniem jest tutaj, aby wejść na tę właściwą ścieżkę swojej duszy, przede wszystkim wyciszyć swoje ego,
bo to ego tutaj może być takie rozbuchane, zbyt mocno rozbudzone i ono bardzo mocno tutaj przeszkadza. I dopiero wówczas będziecie w stanie ruszyć do przodu, czyli tu rzeczywiście jeszcze jest troszeczkę rzeczy do przepracowania, ale jeżeli uda Wam się je przepracować, no to otwiera się tutaj przed Wami naprawdę cudowna przyszłość. Mamy kartę przemyśl to. No właśnie, przemyśl metody swojego działania. Czy dostrzegasz na przykład pewne konotacje pomiędzy różnymi sytuacjami w Twoim życiu, pewną powtarzalność, pewną synchroniczność zdarzeń? Czy dostrzegasz na przykład to, że Twoje określone zachowanie może być bezpośrednią przyczyną zachowania innych ludzi wobec Ciebie? Czy dostrzegasz taką subtelną sieć połączeń? Czy na przykład nie obwiniasz całego świata o swoje niepowodzenia, swoje porażki, o to, że życie nie układa Ci się tak, jakbyś tego chciał, jakbyś tego chciała, nie dostrzegając tak naprawdę żadnej winy w sobie? Tutaj jakby samo uświadomienie sobie, skąd pewne rzeczy w naszym życiu się biorą, już jest takim czynnikiem bardzo mocno wyzwalającym. No i mamy kartę majestat, czyli musisz odkryć w sobie właśnie ten swój cały potencjał, bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. No właśnie, osoba w typie diabła tak naprawdę nie ma wysokiego poczucia własnej wartości. To jest osoba, która właśnie wbrew pozorom wcale nie jest taka silna. To jest osoba, która wbrew pozorom wcale nie uważa się za lepszą od innych, wcale nie uważa się za mocniejszą od innych, bardziej ponętną od innych. To jest osoba, która bazuje na niskich wibracjach, ponieważ sama ma bardzo niskie poczucie własnej wartości i dlatego na przykład próbuje wymusić u innych akceptację jakąś siłą fizyczną, albo zaborczością, albo złością, albo krzykiem, wiecie, takimi negatywnymi czynnikami. Osoba, która ma silne poczucie własnej wartości, nie musi tego robić, bo ona wie, że jest wartościową osobą niezależnie od innych, niezależnie od sytuacji, że nie musi tutaj zabiegać o uznanie w oczach innych, że po prostu jest osobą wartą zainteresowania i wartą kochania. I być może u Was to jest taki główny problem, więc warto byłoby się tutaj nad tym zastanowić, co jest tym czynnikiem hamującym Wasz rozwój. Dlaczego tak się dzieje, że na przykład budzą się w Was te Wasze wewnętrzne demony? Dlaczego pomimo tego, że wiecie, czego chcecie, wiecie, w którym kierunku powinniście dążyć, wstrzymujecie się i boicie się ruszyć naprzód tak jakby właściwą ścieżką, czyli wykorzystując pozytywne rzeczy do zbudowania własnego królestwa, bo na tym nic się dobrego nie zbuduje, na tym można zbudować tylko coś, co bardzo szybko spłonie, bardzo szybko się wypali. Natomiast wy macie w sobie wszystko to, co jest Wam potrzebne, aby być tą cesarzową. Więc tutaj jest kwestia właśnie przemyślenia sobie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, ale takiej naprawdę solidnej i przede wszystkim szczerej autorefleksji, szczerej rozmowy samemu ze sobą. Tak, żeby po prostu nawet nie oszukiwać samego siebie, bo świat wokół jeszcze może oszukacie, natomiast samego siebie człowiek nie oszuka. Zwłaszcza jeżeli zwróci się o pomoc do swojego wnętrza. Więc zastanówcie się tutaj, przemyślcie to, tak jak radzą Wam aniołowie. I wówczas i dla Was jest pisana po prostu dobra przyszłość, czyli pójście za głosem swojej duszy, bo to może być tylko dobre rozwiązanie. Tutaj pójście za głosem duszy nigdy nie powoduje dla nas złych rozwiązań. To zawsze jest najlepsze dla nas możliwe rozwiązanie. I tego Wam życzę, kochani. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej wróżbie. Wszystkim osobom, którym nie odpisałam wczoraj na maile, na wiadomości prywatne, bo piątek to był dla mnie taki dzień odpoczynku właśnie po rytuale, taki dzień nabierania energii. Ja wówczas w ogóle przez cały dzień nie dotykałam kart, nie korzystałam praktycznie z żadnych również urządzeń elektronicznych, czyli do maila również nie miałam dostępu, więc no tym osobom, którym wczoraj nie odpisałam, odpiszę po prostu dzisiaj, najpóźniej jutro z samego rana. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.